Hej, z tej strony Tessim i witam was w kolejnym poradniku dla budowniczych na tym kanale. No, pewnie w dzisiejszym odcinku, jak się już domyślacie, zbudujemy sobie dzisiaj latarnię. No, nie za dużą, nie za małą, dość prostą do zbudowania, myślę, dla każdego. Oczywiście zapraszam już was do zostawienia lajka pod filmem. Możecie zostawić też komentarze, piszcie, co byście chcieli zobaczyć w przyszłych materiałach. Postaram się wybrać te najlepsze wasze komentarze. No i wstawić je do odcinka oczywiście, wybudować oczywiście to, co chcielibyście tam wybudować. Jeśli macie jeszcze jakieś uwagi do samej formy poradnika, to śmiało piszcie, ja to bardzo, ale to bardzo chętnie poprawię, żeby te poradniki były jak najbardziej przystępne dla was, widzów. No to co? Dobra, no to lecimy! No dobrze, no to jak już jesteśmy na placu budowy, rozpoczynamy od wybrania. Tak naprawdę wystarczy nam jeden kolor. To już będzie od was zależało, jaki to będzie kolor. Możecie na przykład wziąć białą wełnę, albo na przykład wymieszać ją z czerwoną. To już zależy od was. No i ja proponuję wam wziąć białą wełnę, ponieważ taka latarnia po prostu wygląda najbardziej klasycznie. Tak najbardziej smutowo. No możecie dobrać na przykład jakieś inne kolorki, na przykład bardzo fajnie pewnie wyglądał ten beżowy. Później się poprawimy z takimi kolorami, żebyście mogli sami zobaczyć, sami wybrać już bez ich obaw. Dobra, to od czego zaczynamy? Po pierwsze musimy wybudować koło. Otóż to koło, teraz uważajcie za mną. Stawiamy jeden klocek po prawej i lecimy teraz. Raz, to jest pierwszy klocek, dwa, trzy, cztery, pięć klocków budujemy. Na środku tej linii stawiamy otwór, w którym będą nasze drzwi. To jest bardzo ważne, żeby już wybrać, gdzie będzie przód latarni. Dobra, dalej lecimy. Stawiamy, idziemy do przodu, raz, dwa, odwracamy się i teraz tak, tutaj tak samo. Raz, dwa, pamiętajcie, żeby to było tak połączone jak tutaj, widzicie wszystko. I znowu, pięć klocków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I robimy to samo co wcześniej. Raz, dwa, raz, dwa. Oj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Odwracam się. Raz, dwa. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. I znowu się odwracamy. Raz, dwa. Kółko powinno wyglądać mniej więcej w ten oto sposób, jak widzicie. No i teraz tak naprawdę nie pozostaje nam nic prostszego, jak tylko wybudować tą... pociągnąć to wszystko w górę. Więc tak. Pamiętamy, że mamy tu pierwszą kratkę, więc pociągamy ją jeszcze o trzy w górę. Raz, dwa, trzy. I zabudowujemy całość, zostawiamy oczywiście przejście na drzwi i tak oblatujemy całą, ale to całą, że cały ten nasz obrys latarni dookoła, wymieniając ją wełną lub jakimś innym blokiem. Mówię, bardzo też fajnym motywem, może moglibyście go wykorzystać, byłoby zrobienie takiej czerwonej spirali, no, szczególnie jeśli zrobiliście swoją latarnię białą, wokół niej. No za chwilę wam pokażę i wyjaśnię, na czym by to mniej więcej polegało. Może po jakimś cięciu, no ale mniejsze. Teraz się skupiamy właśnie na wypełnianiu całkowicie tej przestrzeni latarni. Dobra. Latarnia powinna wyglądać mniej więcej tak, po prostu podwyższamy to wszystko o o trzy bloki, tak żeby miało... miała ta ściana na wysokość trzech kratek, czy tam czterech, przepraszam, się już gubię. Dobra, i teraz tak, kolejnym naszym zadaniem jest, że tak powiem, stworzenie kolejnego obrysu. Od tej długiej ściany na pięć kratek robimy tak samo, linię na pięć, ale teraz, zamiast robienia jakiegokolwiek innej czynności, czyli tak jak tutaj dwa i dwa, stawiamy po prostu takie pod kątem dwa klocki, tak jak tutaj widzicie, i znowu stawiamy pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hop, raz, dwa i tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa i znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu. Raz i dwa. Tak to się będzie prezentować, widzicie? W tym miejscu powinny powstać takie małe dziurki. My się nimi zajmiemy na samym końcu latarni, ponieważ będziemy je później wypełniać. Dobra, teraz robimy tak. Wypełniamy wszystko o dwie... lecimy wszystko o dwie kratki w górę, pamiętajcie, o dwie. Ponieważ, inaczej, obkrążamy wszystko tylko o dwie kratki, ponieważ na tej wysokości znajdą się pierwsze okna. Za chwilę wam wyjaśnię, w których miejscach je robimy, żeby to wyglądało w miarę estetycznie i wiarygodnie. Dobra, kiedy już mamy wszystko okrążone, możemy wyznaczyć sobie miejsce na okno. Ja wam proponuję zrobić tak. Wszystkie okna robiłbym, po pierwsze, na ścianach tych frontowych, tak jak tutaj widzicie. Tu zbudujecie nasze trzy kratki i po prostu na środku ich proponowałbym zrobić okno. Wypełniam je tak wszystkie. Hop, hop. Tak samo trzy kratki po boku, trzy znowu i zamykamy. I tak samo raz, dwa, trzy podwójne i raz, dwa, trzy podwójne bloki. Hop. Teraz narożniki. Narożniki, tutaj teraz tak, to już od was zależy. Narożniki albo możemy pozostawić okna, więc w taki sposób. Albo po prostu wszystko zabudować. Ja w mojej latarni postanowiłem sobie wszystko zabudować, ponieważ dookoła latarni w późniejszym etapie będę budował schody i te niestety okna mogą się jakoś brzydko pokryć. Dobra,
powinno to wyglądać mniej więcej tak. Powinna być to ściana na raz, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć wysokości. Jeśli się nie mylę, tak, na sześć wysokości. Dobra, kiedy skończyliśmy ten etap, przechodzimy na kolejny poziom wzwyż i robimy to samo. Czyli tak, od głównej ściany, od wejścia, robimy długą linię na 5 kratek. Następnie w narożniku stawiamy jeden klocek i znowu robimy linię na długość 5 kratek, znowu jeden klocek i znowu linia na długość 5 kratek. I tak naprawdę powtarzamy tą czynność, aż nie zalepimy wszystkiego dookoła. No i tak, mamy gotowy szkic kolejnej ściany. Teraz tak, żeby się nie pomylić, robimy to samo co wcześniej. Czyli tu muszą być 3 kratki, tu mamy pierwszy blok wysokości, raz, dwie. Wszystko podwyższamy o 2 kratki, aby znowu na tej samej wysokości umieścić okna. I tak naprawdę tu już bez żadnej takiej większej filozofii okna umieszczamy tak naprawdę nad tymi, które zrobiliśmy niżej. Czyli jeśli zrobiliście okna w narożnikach, no to ustawiacie je także w narożnikach. A jeśli zrobiliście je tak jak ja, to ustawiacie je nad sobą, pamiętajcie. Od naszego posłu zarysu wystawiamy kolejne 3 kratki po jednej i po drugiej stronie i zabudowujemy je od góry. Tak samo tutaj. Hop, hop. Hop, hop, hop. To już wszystko możemy zabudowywać. Więc w ten sposób. Myk, myk, myk. Myk, myk, myk. No i mamy tak, oto cały taki szkic latarni. Teraz tak naprawdę możemy się zająć kolejną sprawą, czyli widzicie, tutaj powstały takie brzydkie zaokrąglenia. To wygląda dość, no tak, no powiedzmy sobie szczerze, no brzydko to wygląda. Tutaj widać takie wyraźne wcięcia. Teraz postaramy się zapobiec temu, żeby to wszystko ładnie wygładzić. I tak, jeśli mamy frontową ścianę, stawiamy tutaj po bokach po jednym klocku i w tym miejscu trzy. Widzicie? Myk? Tak samo wszędzie. Hop, 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 trzy, hop. Hop, 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 trzy, hop. Oj, hop, raz, dwa, trzy. I na środku tych pięciu, tych wystających pięciokratkowych elementów wstawiamy trzy kratki na górze. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I tak w każdym miejscu dookoła latarni. Dobra, kiedy mamy już pierwsze piętro tak wypełnione, wygląda ono, widzicie, dużo, dużo już lepiej. Jest dużo bardziej zaokrąglone. Przechodzimy następne piętro latarni i robimy to samo co wcześniej. Ustawiamy trzy kratki tutaj, widzicie? I w narożnikach podwyższamy wszystko o jedno. Raz, dwa, trzy. Hop, hop, odwyższamy o jedno i raz, dwa, trzy. I znowu podwyższamy o jedno i raz, dwa, trzy. Znowu podwyższamy o jedno. No, wygląda to już dużo lepiej. I przechodzimy już na ostatnie piętro. Znowu wstawiamy trzy kratki tak. W każdej. I teraz trochę trudniejsza czynność, ponieważ musimy teraz od tego narożnika połączyć wszystkie te potrójne elementy, które tutaj zbudowaliśmy ze sobą, tak aby przestrzeń mniej więcej nad nimi była równa. Żeby to wyglądało mniej więcej tak. Jeszcze od góry wam pokażę, jak to wygląda. Przyjrzyjcie się, dobra. I teraz tak naprawdę został nam ostatni element ścian latarni. Budujemy go po prostu na szkicu tutaj, widzicie, tak jak tutaj był wcześniej wybudowany. Czyli tak, stawiamy trzy kratki i jeden narożnik. Nie tym razem 5 jak w poprzedniej wersji, tylko 3, 1, 3, 1, 3, 1. I przedłużamy ją na, uwaga, uwaga, 5 kratek. Czyli tu już mamy jedną, czyli jeszcze 4. Raz, 2, 3, 4. Z racji, że nie mogę tak wysoko budować, to zróbmy to po 2. W ten sposób się chyba najszybciej to zabudowuje. I tutaj w ogóle wam powiem mały tip. Każde kolejne piętro latarni w ogóle, szczególnie tej, zużywamy na nie coraz mniej bloków. Czyli się nie martwcie, jeśli na przykład już wam resztka została, a na poprzednie piętro zużyliście bardzo dużą ilość właśnie materiałów. Spokojnie, każde kolejne piętro wymaga mniej materiałów, ponieważ są mniejsze. Zobaczcie, widzicie, latarnia się zwęża ku górze. To taki mały tip dla was. No i prezentuję to mniej więcej tak. Teraz mamy dwie opcje. Albo możemy zacząć, tak jak ja teraz zacznę, od wybudowania ścieżki na górę latarni, albo możemy od razu przejść do budowania w tej właściwej górnej części latarni, w której znajduje się ogień czy światło, no zależy jak to lubi. Dobra, czyli teraz budujemy schody na naszej latarni. Ja proponuję wasze schody rozpocząć od tego miejsca właśnie przy wejściu. Opcjonalnie, jeśli wam na przykład się nie podoba przejście przez wejście, można przesunąć, to nie zaburzy żadne wcale wyglądanie naszej latarni, czy tak. Przesuwamy i po prostu okrążamy, tak jak ja tutaj widzicie, wszystko podwójną linią, jak się mówi, podwójną linią tych slabów drewnianych dookoła latarni.
to się nie bójcie. Jeśli widzicie tutaj w jakichś miejscach są jakieś nieregularności, to po prostu spróbujcie je odwzorować, tak jak ja tutaj je buduję. Może powoli sobie zatrzymać film w każdym momencie, tak żeby wam się to wszystko ładnie, wygodnie budowało. Dobra, tu jesteśmy przy końcówce. Hop, 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 tu jeszcze myk. Dobrze, no i tak mówię, okrążamy całą latarnię. To doda bardzo, ale to bardzo fajny efekt estetyczny całości, szczególnie przy wykończeniu. Więc naprawdę mówię wam, że warto coś takiego zrobić. To bardzo uładni waszą latarnię. O, widzicie, to się pokrywa z oknem nawet w jednym miejscu. No nic, trzeba to zabudować. Nic z tym nie zrobimy. Oj, tutaj coś nie mogę wybudować. Myk. Mówię, nie martwcie się, jeśli na przykład jak tutaj w moim przypadku schody wam się pokryły z oknem. To jest naprawdę żaden problem. To okno po prostu wystarczy usunąć. Lub na przykład jeśli chcecie, żeby to wyglądało realistycznie, możecie to zostawić. To też bardzo doda uroku waszej budowli. No i kiedy już jesteśmy przy końcówce, tak naprawdę doprowadzamy... oj, tutaj zniszczyłem się kawałek ściany. Doprowadzamy wszystko do góry. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. No i już jesteśmy na samym szczycie. Dobrze, teraz tak. Kiedy jesteśmy w tym momencie latarni, wypada teraz zrobić taką obwódkę na jej szczycie, czyli zostawiamy tutaj, zobaczcie, na ostatniej kratce, w dolnej jej części stawiamy taką obwódkę wokół latarni. Ponieważ myślę, że powinno to wyglądać w miarę ładnie, poczekajcie. Tutaj wypełnimy wszystko. On to powinno wyglądać tak. Hop. Hop, 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 czyli zabrakło jednej po jednej kratce. Uwaga, przyjrzyjcie się, jak ja to robię. Wypełniamy teraz tutaj tą przestrzeń. Hop, 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 trzy bloki. I tutaj ją próbujemy jakoś ładnie dociągnąć, tak żeby to wyglądało w miarę estetycznie. Dobra, nasza góra latarni pędzuje się w ten oto sposób. Teraz poszukajmy sobie schodki. Ja proponuję wam ogólnie wybrać trochę jaśniejsze, czyli w moim przypadku to będą te sprusowe, ze świerkowego drewna. I teraz jakby to wam wytłumaczyć? Widzisz, przechodzimy na tą część latarni, gdzie mamy całą ją wolną, budujemy tutaj długą kreskę. Zabudowujemy ją całkowicie, widzicie tutaj taki, na 3×2 długości wypełniamy płotkami. Następnie robimy taki trójkącik jakby z czterech bloków. Przechodzimy w narożnik. W narożnik ustawiamy w ten oto sposób kratki i jeszcze doprawiamy je tutaj w ten sposób. Następnie znowu to samo robimy tutaj. Dotykamy tu. Hop. I tak samo tutaj wypełniamy wszystko ładnie, równo. Wybieramy ten trójkącik. Tutaj tak samo wypełniamy równo wszystko. Dopełniamy, dopełniamy. No i powinno się pędzać tak. Możemy tu jeszcze dodać małe bloki, jeśli chcemy, żeby to wyglądało tak bardziej realistycznie. Pędzuje się to w ten oto sposób, nasza latarnia póki co. No i dobra, teraz przechodzimy na górną część, tak naprawdę de facto najważniejszą część latarni. Szukamy sobie tutaj, teraz tak, to jest zależnie od naszej predyspozycji. Możemy jak wybrać białe szkło, niebieskie, żółte, to mówię, to już zależy od was. I do tego dobieramy jakieś świecące bloki, może na przykład glowstone. Myślę, że glowstone będzie spoko. Na początek możemy wypełnić tutaj dół latarni. Tą powierzchnię tutaj. Żeby nam się wygodniej wszystko budowało. I teraz od tej wysokości, czy tam od tej szerokości, gdzie jest wełna, tutaj wyciągamy raz, dwa, po trzy kratki lub cztery. No bo mówię, to zależy od tego, jak chcemy, żeby... od tego, jak chcemy bardzo, żeby nasza latarnia świeciła. Ja sobie wyciągnę to na cztery kratki. Myślę, że to będzie taka optymalna wysokość, która powinna dobrze wyglądać. Dobra, kiedy mamy tak wypełnioną latarnię, możemy wskoczyć do jej środka i w jej wnętrzu wybudować, że tak powiem, rdzeń, ten świecący rdzeń latarni. Dobra, budujcie ją za mną. Widzicie, na początku budowałem taki kwadratki na 9, możemy go jeszcze o jeden podwyższyć i zamknąć w ten sposób, tak żeby on się zwężał ku górze, widzicie? Żeby to wyglądało mniej więcej tak. Teraz tak naprawdę przyszła czas na najprzyjemniejszą część, czyli po prostu dach. Dach stworzymy z wykorzystaniem półpłytek i schodków. Lub nawet pełnych bloków, jeśli możemy. Dobra, czyli tak, od początku zacznijmy. Na początek zamykamy, zabudowujemy ogólnie całą latarnię od góry drewnem. Tutaj bez żadnego takiego bawienia się, po prostu zabudowujemy całość.
Myk, 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 myk. Oj, to jest za dużo drewna. Kiedy mamy już zabudowaną latarnię od góry, możemy przejść do takich elementów składowych, czyli, nie wiem, zróżnicować ją bardziej. Otóż, w tym miejscu możemy zobaczyć, tak ze schodków się pobawić, zbudować w każdym z tych wystających części. Hop, takie oto wystający daszek, tak żeby to wyglądało bardziej, żeby ten dach był bardziej wydetalowany. Dobra, kiedy mamy już tak zrobione, możemy tutaj dać schodki i dać znowu narożnik, w ten sposób wypełnić schodki. Dwa schodki, narożnik. Dobra, przechodzimy na górną część. Teraz od niej wyznaczamy, w każdym tym kącie, w każdym elemencie wystawiamy jeden blok. Następnie, trzy bloki. Teraz się tutaj walnąłem lekko, trzy bloki. Następnie w narożnikach umieszczamy tylko już jeden, hop. Jedną półpłytkę. I wyznaczuje się to od taki sposób, dobra. Teraz całość znowu wypełniamy w środku drewnem. Lub jeśli chcecie mieć oszczędną wersję, tylko wypełniamy tak jak ja, nawet możemy tutaj zrobić małe przerwy, jak chcecie. Jeśli szkoda wam drewna. Następnie przechodzimy do kolejnego etapu, czyli w tym miejscu budujemy trzy bloki, hop. W ten oto sposób. Na nich stawiamy półpłytki. Hop. I o blok niżej stawiamy wszystko tutaj po półpłytce. Jak to się powinno prezentować? I teraz tak naprawdę przychodzi czas na zamknięcie naszej latarni, czyli wypełniamy tutaj wszystko pełnymi blokami, dostawiamy półpłytki. Powinien się to prezentować w ten sposób, możemy się jeszcze pobawić, na przykład stawiając na narożnikach tutaj, zobaczcie. Schodki, dla nas to żaden problem, też powinien dobrze wyglądać. Możemy wtedy zniszczyć narożniki. Mówię, musicie się tutaj pobawić, to już będzie od waszych, zależnie od waszych preferencji estetycznych. Dobrze, latarnia prezentuje się w oto taki sposób. I tak naprawdę na tym można by było zaprzestać pracę. Tak naprawdę możemy pododawać jeszcze jakieś takie małe elementy ozdobne, jak na przykład, zobaczcie, w tym miejscu możemy przedłużyć. Możemy na przykład zrobić taką obwódkę, teraz wam przedstawię jak to zrobić. Pamiętajcie, żeby ona wystawała zawsze o jeden blok spoza latarni. Róbcie ją tak, jak to ja tutaj buduję. Myślę, że to też powinno wyglądać bardzo, ale to bardzo fajnie, estetycznie. Hop. Mówię, ale to już zależnie od waszych preferencji. Obudka wygląda w taki sposób. Zostawiam trochę latarni, dlatego ja przynajmniej jej nie robiłem. Ale mówię, jeśli wy macie ochotę, możecie coś takiego zrobić wokół swojej własnej latarni. Możecie też próbować także z kolorkami, na przykład spróbuję wam teraz replacenąć, żeby wybrać tak naprawdę jak najlepszy odcień latarni. Czekajcie, chwycimy sobie za siekierkę. Hop. I spróbuję replacenąć bloki. Na przykład replacę 35 na... Załóżmy blok gliny szary. Oj, przepraszam, nie ten. Zły odcień. Na blok gliny. O, chociażby ten. Też ta latarnia powinna w miarę dobrze wyglądać, w miarę dobrze się prezentować. Mówię, te odcienie takie szarawe, takie beżowe, myślę, że tutaj powinien się jak najlepiej komponować. Na przykład Undo. Oj, Undo. 258, tak tam było? 251, 2.8. O, widzicie, też ładnie wygląda, mówię. To już zależy od waszej prezentacji. Ja zostawię ją białą. Możecie spróbować zrobić taki tych schodków, zrobić taką czerwoną linię. To też powinno bardzo fajnie wyglądać. No, nie byłem Itesim. Tak się oto prezentuje nasze latarnie. Jeśli materiał wam się spodobał, sama latarnia, sam poradnik, zostawcie, mówię, jeszcze raz lajka. Możecie zostawić suba i dzwoneczek, to jest nas bardzo fajnie motywuje do dalszej pracy. I wy jesteście na bieżąco z naszymi poradnikami lub innymi materiałami. No i co? I śmiało piszcie komentarze, oczywiście. Piszcie komentarze, co chcecie zobaczyć w przyszłych materiałach, ponieważ to jest dla nas bardzo motywujące. I przy okazji wy zobaczycie, może wy się pojawicie w odcinku, że wasz komentarz, albo przy okazji zobaczycie coś, co od dawna chcielibyście zbudować, a nie umyliście. No dobrze. Więc jeszcze raz, ja byłem Itesim i widzicie się w przyszłych materiałach. Elo!